bardzo trudne dla nas spotkanie. Wiadomo, w naszej sytuacji, gdzie cały czas walczymy o pierwszą ósemkę, takie mecze jak tydzień temu, czy taki mecz jak dzisiaj, to są przysłowiowe mecze za 6 punktów. Bardzo zależało nam dzisiaj na zwycięstwie. Cieszymy się tym bardziej, że no nie chcę się już powtarzać, ale naprawdę mamy bardzo dużo przeróżnych problemów. Znacznie lepsze mieliśmy skuteczność po własnym przyjęciu, jak również na wysokiej piłce i w kontrataku. Znaliśmy charakterystykę zespołu z Wałbrzycha, to zespół niewysoki, z niskimi skrzydłowymi. Główny ciężar ataku spoczywa właśnie na Lindzie, który dzisiaj naprawdę też bardzo dobre zawody zagrał. No, doświadczony rozgrywający Lipiński, który wiele sezonów spędził w Plus Lidze, bardzo mądrze kierował tą grą, ciężko go było jakoś rozpisać. Natomiast szkoda trochę, że nam uciekł ten trzeci set, bo wdała się taka niepotrzebna nerwowość. Dobrze zaczęliśmy czwartego seta i znowu przestój. I to jest na pewno nasz mankament, taka słabość, że nie potrafimy utrzymać jakości gry przez całe spotkanie. Zdawaliśmy się sobie sprawę, że przeciwnik będzie stawiał ciężkie warunki. Oni też są w strefie spadkowej i no, też im się na pewno ciężko gra. W sumie to sezon im się układa tak jak poprzedni. Mówię, mają paru chłopaków, którzy też nie przyszli z podwórka, tylko grają w siatkówkę i sprawili nam ogromne problemy. No ale jakoś tak się ułożyło dla nas dobrze mimo wszystko, że ten wynik był pozytywny. Liczyliśmy bardzo na te 3 punkty, bo to też jest bardzo ważne w tym momencie dla nas. No i chyba zaczęliśmy troszkę lepiej grać w końcu i to po prostu cieszy.